Cześć, witajcie, jestem Jacobini, a dzisiaj film o mikrofonach. Dziś zajmiemy się mikrofonem od firmy Espesegir SM900. Jest to mikrofon kardioidalny ze złączem USB. Zakres częstotliwości to od 18 Hz do 21 kHz. Częstotliwość próbkowania to 16 bitów, czyli 48 kHz. Czułość to 135 dB. Sam zestaw dołączony do mikrofonu to ramię mikrofonowe z pop filtrem, a sam mikrofon posiada aktywną bramkę szumów. W otwarciu pudełka czeka nas kolejne, tym razem czerwone pudełko, a w nim styropian. Pod styropianem natomiast mamy już akcesoria. Między innymi jest to instrukcja, mikrofon, który wygląda o tak. Ramię wraz z korbką i tym, no wiecie, wraz z korbką. A tu jest nasze ramię mikrofonowe splecionym już do wnętrza przewodem. W przegródce obok znajdziemy również koszyczek do mikrofonu. Ale jak pewnie sami już zauważyliście, czegoś tu brakuje. Tak, pop filtra. On znajduje się pod tym styropianem. Jak widzicie, jest. I wszystko wydaje się, jak dla mnie, trochę bardziej minimalistyczne niż wygląda to na filmie, ale myślę, że nie jest to jakimś dużym problemem. Pierwszą rzeczą, jaką sobie otworzymy, jest to ta korba, która pomoże nam zamontować nasze ramię na stole. Tak ono wygląda. O, tą część ramienia wkładamy w to miejsce. I przykręcamy tutaj śrubką dołączoną do tej korby. Czas na zamontowanie gwiazdy odcinka, czyli samego mikrofonu Espesegir SM900. Design już dobrze znany, ale wydaje mi się, że w trochę nowszej wersji i ładniejszej. Tutaj mamy oznaczenie, gdzie musimy mówić. A tutaj podłączamy nasz kabelek. Lecz przed zamontowaniem go na ramieniu musimy odpakować sobie koszyczek dołączony również do zestawu. Tak, proszę. Wszystko prezentuje się naprawdę ładnie i schludnie. A my montujemy sobie koszyczek. Ok, a koszyk zamontujemy na drugim końcu ramienia. Ok, ramię teraz zamontujemy na stole. Na szczęście mój stół nie jest na to za mały, bo słyszałem o wielu przypadkach, gdzie po prostu ramię nie opiewało całej długości stołu. Na szczęście w moim przypadku tak nie jest i możemy je łatwo zamontować. Ok, już trzyma się stabilnie.
Konstrukcja wygląda naprawdę minimalistycznie, ale w niczym to nie przeszkadza, chyba że macie naprawdę duże biurko, a mi w tym wręcz pomaga, bo poprzednie ramię po prostu tu ten materiał, o ten, który jest podnoszony, po prostu opierał się o to i było po prostu to bardzo niewygodne, a z tym nie ma żadnego problemu. Mogę sobie go dobrze oprzeć. Po prostu byłem przyzwyczajony do większych ramień mikrofonowych. Ok, zamontujemy sobie teraz ramię. Znaczy pop filtr. Okay. Jeszcze później najwyżej poprawimy jego umiejscowienie. No, ten już ciężej chodzi niż poprzedni, z którym się spotkałem, ale myślę, że nie będzie dużego problemu, jeśli bym chciał sobie go zamienić. Myślę, że nie byłoby z tym ramieniem za dużego problemu. Na popfiltrze widzimy logo SP Segir, a popfiltr już mamy zamontowany, więc przechodzimy do montowania mikrofonu. Ok, mikrofon mamy już tu i przekładamy sobie, a ich nie od tej strony, tak, przez koszyczek. Koszyczek jest naprawdę dość trudne, jest wsunąć mikrofon w koszyk, ale i koszyk sam potrafi się no trochę do rozmiarów dopasować. Ktoś prezentuje i podłączymy. Ok, teraz podłączamy o taki kabel z takim wtykiem tutaj do mikrofonu. Ok, i chyba tyle. Wydaje się być wszystko git. Jeszcze pewne dociągnięcia pewnie i tyle. Ok, mikrofon mamy podpięty, a teraz będziemy testowali go sobie. Ok, jesteśmy już w OBS-ie. Spróbujemy sobie go szybciutko znaleźć. I mamy mikrofon SM900. Halo. O, halo, halo. I widać już, że mikrofon się odpalił. O, od razu mi się podoba ta głośność, która... no, którą wyznacza mikrofon sam, bo tak, o proszę bardzo, tak jest bez popfiltra, jest o wiele jeszcze głośniej, więc naprawdę super, cieszę się, że będę mógł już sobie nagrywać fajne filmy, jak widzicie wszystko działa, zsuniemy sobie na chwilę mikrofon i super, jak mikrofon działa, taki był zamysł odcinka, więc naprawdę się cieszę. I chyba wszystko Wam już pokazałem. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, bo naprawdę film wymaga ode mnie bardzo dużo poświęcenia i tak dalej. No i mam nadzieję, że cieszycie się, że pokazałem Wam ten mikrofon. Jeśli chcielibyście, żeby wpadła jakaś ocenka, to możecie pisać w komentarzach, jak dla mnie jest naprawdę fajny, ponieważ ma już wbudowaną bramkę szumów i myślę, że naprawdę mi starczy, jak na teraz będę mógł sobie już lektory normalnie dogrywać do filmów. Myślę, że dla początkującego youtubera jest idealnym mikrofonem. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o nim więcej, albo wysłuchać sobie jakichś wokali przez ten mikrofon, to oczywiście możecie pisać do mnie. Ja nawet mogę zrobić dla Was osobny film, jeśli chcielibyście, jeszcze o tym mikrofonie, o jego ocenie, taki króciutki o ocenie tego mikrofonu. Jeśli tak, to piszcie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Dziękuję Wam. Ja byłem Jacobini i cześć.